zostało zgłoszonych kilkanaście poprawek ze strony Platformy Obywatelskiej. Wszystkie one zostały odrzucone, z wyjątkiem tych, które pokrywały się z poprawkami złożonymi przez samych senatorów PiS-u. Te poprawki przyjęte, można powiedzieć, wygładzają tylko tę ostrą ustawę, nie zmieniając jej sensu. Bo sensem tej ustawy jest przedłużenie paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli prezydent podpisałby tą ustawę, jakie kroki tutaj można podjąć, czy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, co faktycznie dalej będzie to utrzymanie tego martwego punktu, bo wiadomo, obecnie nie są publikowane wyroki Trybunału, czy może ingerencja znowu Komisji Weneckiej? No jest bardzo prawdopodobne, że takie rozwiązanie rozważymy jako klub Platformy Obywatelskiej i że zostanie skierowana skarga do Trybunału Konstytucyjnego. I jest bardzo prawdopodobne, że w związku z tym będziemy w tym błędnym kole przez kolejne miesiące. Ta ustawa jest kolejnym etapem gry w kotka i myszkę pomiędzy PiS-em a opozycją i PiS-em i tą częścią społeczeństwa, która się opowiada za utrzymywaniem w Polsce standardów demokratycznych i obowiązującej konstytucji. To co w momencie, kiedy prezes Rzepliński zakończy swoją kadencję? No wtedy zobaczymy, natomiast ewidentnie PiS liczy na zakończenie w grudniu kadencji prezesa Rzeplińskiego i stopniowe przejmowanie kontroli personalnej nad Trybunałem. Różnica między Platformą a PiS-em polega na tym, że PiS myśli o Trybunale w kategoriach politycznych. Na zasadzie kto nie z nami, ten przeciwko nam. A Platforma podchodzi do Trybunału Konstytucyjnego na zasadzie niezbędnej instytucji gwarantującej przestrzeganie w Polsce praw i swobód obywatelskich. I tu się zderzamy. Z drugiej strony słyszymy dokładnie ten sam zarzut z strony Prawa i Sprawiedliwości. No, trudno, żeby PiS mówił inaczej, jeżeli jego zadaniem, o którym słychać i na sali sejmowej, i na sali senackiej, jest przejmowanie stopniowo kontroli nad instytucjami, które nigdy w demokratycznym państwie prawa nie podlegają większości rządowej. Mam na myśli takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny, jak niezależne media, publiczne media, a nie rządowe media, które PiS urządowił, czy jeszcze szereg innych instytucji, które działały jako publiczne, ale nie rządowe. PiS chce podporządkować sobie te instytucje, które w myśl konstytucji są niezależne od aktualnie rządzącej większości.